Wiadomo, już co z tym Platinum Daydatem, co zamówiłem. No na razie nie zadzwonili, że mnie wyrzucają z listy, a do niektórych zadzwonili. A następną rzeczą jest taka, że ja czekam na taki zegarek. Złotą Daytonem jestem na liście oczekiwań i pani mi obiecała. Nie pamiętam z jaką tarczą, czy z czarną, czy ze złotą, ale chyba z czarną. To jest chyba ten zegarek. Ja się na niego zapisałem już rok temu chyba. Tak, rok temu się zapisałem. I pani powiedziała, że zrobi wszystko, żeby do końca tego roku, żebym mógł odebrać ten zegarek. No tam poprosiła Rolexa, żeby wiesz. No bo mogą ci tam jakby jakoś zarekomendować. No, wpłaciłem zaliczkę na ten i jakby przyszedł, to ten zegarek mi się bardzo podoba. Ale chciałbym, no, co z podatkiem od samochodu, ja za to, my dostaniesz jeszcze gotówkę na to. A patki są drogie, ale patki mi się nie podobają. Dobra, oglądamy tutaj. Dam łapkę w dół, to przepraszam. Jest jeszcze ten, a zegarek, który, bo wyszły zegarki nowe w tym roku, wyszedł ten zegarek. Wyszedł ten zegarek w tym roku i było coś takiego, że ludzie, którzy kupili już w Rolexie, bo zamknęli listy, nie mogłeś, jak wiesz, wchodzisz w ulicy, chcesz coś kupić, to zazwyczaj w ogóle nie mogłeś, ale mogłeś na przykład poprosić, żeby cię wrzucili na listę. To jak nic nie kupiłeś w Rolexie, nie mogłeś. I do ludzi, którzy kupili coś w Rolexie, zapraszali do salonu na umówioną godzinę, który był zamknięty, bo po prostu mieli zamknięte listy i wyszedł... wyszły Daydaty w platynie i w złocie, GMT z... kurwa, zapomniałem jak to się nazywa, ale po drugiej stronie dla leworęcznych, teoretycznie. I można było... coś tam jeszcze powychodziło. Nie wiem, czy jak master nie wyszedł. To nie wiem, no whatever. No. I było coś takiego, że zapraszali cię, że mogli ci pokazać to w katalogu i mogłeś poprosić, żeby cię zapisali na listę. Przedtem po prostu przychodziłeś i się zapisywałeś na listę i czekałeś ten zegarek, nie wiem, pół roku, dwa lata, trzy lata, 10 lat. Tylko na niektóre się nie mogłeś zapisywać, najczęściej na modele stalowe. No. No i ja poprosiłem o tego GMT i o tego Daydata platynowego. A ten GMT to wam pokażę. O. Tak jak wszystkie mają, ja nie pamiętam, no ale powiedzmy, że to kręcidełko z tej strony, to tu masz po drugiej. I datownik też. A nie wyszedł jeszcze taki kurwa brązowy? Nie pamiętam. Dobra, chuj w to. O. Jacy turbo bogaci ludzie chyba nie czekają w kolejkach na zegarki, co? Wiesz, no możesz zawsze... Pamiętaj, że im dłużej czekasz na zegarek, to znaczy, że tym więcej osób go chce. I ten zegarek na przykład, który w Rolexie kosztuje... O, na przykład najprostsze. Wejdę ci na ochronę i ci pokażę pewną zależność. Jak masz tutaj... Masz tutaj najprostszego, powiedzmy z tego roku, bo był lift. Dobra. Masz najprostszego Saba z datownikiem. Tu jest 75 tysięcy, jest ze Stanów Zjednoczonych ten zegarek. Powiedzmy, że on tak z 85 w Europie będzie kosztować. A ile ten człowiek, który go kupił, za niego zapłacił? W granicach 10 tysięcy dolarów. Czyli masz przebitkę 30 tysięcy, to jest, nie wiem, jakieś 70% masz przebitki na tym zegarku. I ty nie mówisz, kurwa, no to sobie pójdę, zamówię 10 i sprzedam. Bo wiesz, jak pójdziesz i by ci nawet dali 10 zegarków i byś je sprzedał od razu, sflipował je, to byś już pewnie więcej nie zamówił.
No jest duża szansa, żeby to wykryli. Nawet jakby nie wykryli, to nie jesteś w stanie tego zrobić. Jakbyś poszedł, że chcesz ten zegarek kupić w Rolexie, to by ci powiedzieli, że my też. No. Bo pewnie listy na 10 lat do przodu na ten nasz konkretny model będą. Po prostu no, nie da się zapisać, no. Nie da się. Ale są zegarki, na które możesz się zapisać. Czekasz na przykład. Rafał jest na liście oczekujących Daytony platynowej. No i zapisał się ponad rok temu. Kiedy mu przyjdzie? Może za rok, może za pięć, może nie przyjdzie w ogóle. No, ja na przykład tą Daytonę, którą ja zamówiłem, tą złotą, co wam pokazywałem przedtem, to powiedzmy na niej, jakbym ją chciał od razu sprzedać, to bym 20 tysięcy na przykład na tym zarobił. Więc są ludzie, którzy to flipują. Więc no, jak chcesz coś kupić, to zawsze to kupisz, nie? Te Richardy to pewnie ten za 7 milionów, to pewnie on 100 tysięcy dolarów kosztuje. I teraz mówisz, to czemu go ktoś nie kupi? No bo się nie da go kupić. Rozumiesz, o co chodzi? No. Czy Rolexy w drodze? Nieźle? Nie jest powiedziane, że tą złotą Daytonę dostanę na pewno, resztę nie wiadomo. Poczekajcie, muszę ten. Proszę. Jest na przykład zegarek, który na, powiedzmy, wychodzi, nie wiem, jeden rocznie, nie? Mi się on na przykład podoba, gdyś mi Rafał o nim powiedział, bo Rafał ogólnie jest maniakiem zegarków. Masz Daytonę Rainbow, nie? Ona jest tu wysadzana kamieniami szlachetnymi, no. Nie wiem, ta Daytona, no nie wiem, może by ci ją za 800 tysięcy w Rolexie sprzedali. No. Ceny są troszkę wyższe, nie? Tu jest pewnie też bardzo ten, tu na przykład jest, to jest na przykład custom. Czyli Rolex nie nakładał na ten zegarek. I wtedy ten zegarek, na przykład Icy, to są, teraz kurwa raperzy o tym mówią, że bierzesz zwykły zegarek i jubiler ci na to diamenty nakłada. Na przykład, nie, jakiś Datejust, powiedzmy, kosztuje, nie wiem, że coś powiedzieć, 50 tysięcy i diamenty 50 tysięcy, czyli masz 100 tysięcy, ten zegarek jest warty nic, prawie, bo zniszczyłeś zegarek, ale wygląda zegarek jak zegarek za pół miliona, jakbyś miał go w Rolexie kupić. No. Ci, co się znają na zegarkach, to Rafał zawsze tak mówi, że oni tego nie robią i to jest zniszczenie zegarka i to i tamto, nie? No. Czy hublot mi się nie podoba? Ogólnie w hublotach chodzą wieśniacy. Nie chodzi się w hublotach, stary. To jest drogie i chujowe. Co z za tym Rolexem? Sprzedajesz się, tylko tego ze stali nosisz. Ten mój ulubiony zegarek to jest Submariner bez datownika. A mojego złotego zaraba ponosiłem ponad rok i się wymieniłem za coś innego. Więc no. Ja ta Daytona złota, co czekasz, bo dużą rozbieżność widzę. Teraz ci powiem. Ile ja za nią zapłaciłem? Znaczy nie zapłaciłem, bo jeszcze nie dostałem. Ale musiałem 10% tego wpłacić. Chyba ze 130, ale zaś ci powiem. Kurwa, gdzie to jest? No nie mam, nie wiem, ale nie wiem, do 160 tysięcy ja zapłaciłem, on z 200 będzie wart. No. No tak, Rafał ma skrytkę w banku, no.
Więc no. Ja bym chciał jakąś Daytonę wysadzaną diamentami. Jak się to wygląda? Kto to wysadzał? No, custom. Pewny jest taki, że jak ktoś się zna na zegarkach, to ci rozpozna ten. Czy to jest oryginalne? Ponoć nikt nie jest w stanie nałożyć tak diamentów jak Rolex. A też, bo tu się pytałeś, czemu zegarek niszczy coś takiego, bo wiercisz. Bo wiercisz zegarek, żeby te diamenty przykręcić. Czy te kamienie inne, więc masz cały powiercony zegarek, nie? Taki sens, żeby na nim zarobić pewnie, no ale wiesz, ludzie, którzy znają się na zegarkach, nie kupią ci coś takiego. Bo po co? To jest tak, jak miałeś na przykład Rolexy, Venumy. Nie ma już czegoś takiego? Ale miałeś całe czarne Rolexy. To też był custom. Venom się nazywał, nie Venom. Jestem idiotą. O, i tego na przykład nie ma. To po prostu jakaś firma customowała Rolexy. Ale to też jest zniszczenie zegarka. Bo ci go kurwa kurwa! Jest w innym kurwa barwie. No. One chciały być jak raper zamieszkiwać pała. Widzę tamtych stołów, kiedyś podawałem ręce. Nie mam siły już na pomaganie konsekwencje. Sam idę do przodu, sam prowadzę